uroczystą sesją Rady Gminy. Szanowni Państwo, w imieniu Pani Przewodniczącej Rady Gminy Chojnice, Danuty Łobody, w imieniu własnym serdecznie witam wszystkich Państwa, witam moich współpracowników, witam radnych, a przede wszystkim witam bohatera dzisiejszej uroczystości, czy uroczystej sesji Rady Gminy, księdza Kazika Matyję ze swoimi przyjaciółmi. Jest tutaj sporo osób najbliższych księdzu. Tak jak siedzimy, jest Wioletta Rosek, no, dusza Ciechocina po księdzu Kaziku pewnie, pani dyrektor szkoły podstawowej, Marta Markowska, jest nasza nowa, młoda pani sołtys, pani radna, pan radny Robert Biesik, pan radny z Ciechocina, Benek Jarczewski, pani radna z Krojan, Irena Dorawa, po prawej stronie, już nie będę współpracowników, pytał, tak? Byli sołtysi Ostrowitego, Konstanty Lis i Krzysiu Meyer, obecny sołtys, który tam wczoraj grillował, widziałem, Henryk Wysocki, sołtys Nowego Ostrowitego i były przewodniczący Rady Gminy Chojnice Tadeusz Kuszyński, nasz bohater ksiądz Kazik i prawa ręka w tej chwili chyba księdza Matyi, pani Truda, która pomaga tutaj księdzu. Witamy też serdecznie dziennikarzy. Dziennikarze będą pewnie też nam towarzyszyć w uroczystej sesji Rady Gminy. Między innymi z inicjatywy pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Justyny Rząski prowadziliśmy naszą konwencję spotkania przed sesją Rady Gminy. Oczywiście tutaj dzisiaj, w tej chwili nie będzie wręczania tytułu honorowego. Witamy też księdza proboszcza Janusza Pawlaka, parafia Ostrowite, następcę po księdzu. Proszę bardzo, tu jest miejsce w tych kwiatach. Dlatego pozwoliliśmy sobie na taką nową konwencję i myślę, że tą konwencję będziemy też kopiować przy kolejnych takich nadaniach, przy takich uroczystościach, bo sesja Rady Gminy jest 30 różnych punktów. I w tym momencie na sesji, no to jest ten najważniejszy akcent, podjęcie uchwały przez Radę Gminy, potem uroczyste odczytanie uchwały i tego tytułu przez przewodniczącą Radę Gminy, potem już uprzedzam, pewnie symboliczne kwiaty i potem Rada Gminy jak gdyby zajmuje się innymi kwestiami. Stąd między innymi takie spotkanie przy kawie jest jak najbardziej wskazane. Kiedy spotkałem z Państwem, to między innymi wyczułem strach w oczach mojego przyjaciela Konstantego Lisa, byłego sołtysa, bo powiedziałem, że teraz nowym prezesem koła łowieckiego jest Krzysiu Mazurkiewicz, on bardzo ścięty na lisy. Zresztą dzisiaj z Krzysiem rozmawiałem na ten temat, bo go spotkałem w urzędzie gminy. Oczywiście sobie żartujemy. Myślę, że w tej konwencji zapraszamy wszystkich tutaj do wypicia symbolicznej kawy i skonsumowania. Ja mam wspaniałe wspomnienia. To były inne czasy zupełnie. Trudniejsze czasy, ale ludzie byli życzliwsi. Pamiętam, miałem problem z Bydgoszczą, z tym budową domu katechetycznego. Tu Wacek Górny mnie pomógł. Jakoś, żeśmy znaleźli wspólnie z panem Wackiem, że mi pomógł. Potem ta budowa tego domu katechetycznego, ludzie przychodzili tłumy. Czyścić celi, to wszystko, tam jakieś, łatwiej było o mobilizację właśnie w tych podróżnych pracach. Pamiętam, że od was przyjechała Buda z traktorem, bo chyba 20 ludzi, wiesz, 10 pracowała, reszta piła. Tak też było, no czy nie społeczne, tak się to było. Do Agry, a kobiety mówią, że naszych mężów puścimy, ale zawsze się tych nie rozpija, mówię, nie? No, musiałem się. Ale choćby, ale księże kanoniku, niedawno choćby rozbiórka tego ogrodzenia murowanego w Granowie, ile ludzi z Ostrowitego się włączyło w akcję rozbiórki, nie także? Nie tylko z Ostrowitego. Nie tylko z Ostrowitego. Nie tylko z Ostrowitego. Nie, ja zawsze marzyłem o tym, żeby budować nowy kościół i mieć spokój, potem już gotowe. Zawsze byłem na zabytkach. Nigdy nie chciałem mieszkać, żeby oknem na cmentarz. Cały czas mieszkałem.
Zgadza się. Inaczej, jak by się chciało. Ja przepraszam, że tak troszkę, a też mam problemy z gazem właśnie. I teraz jak, no muszę powiedzieć, że byłem zażenowany i zaskoczony, jak pan Wójt na zebraniu sołeckim w Ciełcinie powiedział, że będzie wnioskował dla mnie o taki tytuł. Byłem taki jakiś no, zaskoczony. Po co ten taki byłem jakiś naprawdę głupio mi było, szczerze mówiąc. Ale dzisiaj się cieszę, że możemy się spotkać i wspominać. To jest bardzo ważne. Pamiętam, kochani, akcję, może podeszmy tutaj, bo tak wertowałem w moich tam archiwaliach i znalazłem pani Basiu piękny taki albumek. Ale ty go nie czytaj. Nie. Ile radości było nam dane właśnie o to przedszkole. Piękna cała historia tego przedszkola, jest zdjęcia, podziękowania i tak dalej. I to mi tak jakoś, szczerze mówiąc, się popłakałem. Ile lat temu? Jak to czytałem? To było 2000 roku, to był 2000. To było zakończenie tego naszego przedszkola tam. Potem znalazłem nasz scenariusz kabaretu Ciacho, byliśmy w Pelplinie. Przed biskupem, przed klerykami, przed całą diecezją żeśmy wypisali. Mam ten scenariusz, żeśmy wypisali. Ja bym, słuchajcie, ja bym... Chcieliśmy program dostosować do prostu, żeby ten program... Okoliczność. Do nawet do narodu wydarzenia i pamiętam, pisaliśmy specjalnie teksty, żeby tam wszystko było... Myśmy organizowali Caritas i się okazuje, że to pomysł był na kabaret Ciacho był pomysł. By trzeba było to realizować potem. Ciacho było w Warszawie, występowało pod Pałacem Kultury Dzieszy. W Gdańsku byli... W Polsku, pod Częstochową, właśnie dzięki temu tam byliśmy w Częstochowie. To było dla nas takie wyróżnienie i w ogóle pewnie nie jeden z nas, z tych właśnie członków kabaretu, nie miałby możliwości dzisiaj pojechać i być tam w tym miejscu. Mało tego. To się wspomina tak. Kabaretu pojechała kobieta do Rzymu. Ja byłem kapelanem jednego wagonu. To Agencja Rolna Skarbu Państwa z Warszawy organizowała pielgrzymkę dla ludzi PGR-u do 2000 roku, w czerwcu. I mnie mianowano kapelanem jednego wagonu, a za ten występ naszego kabaretu w Pelplinie dostaliśmy jedno miejsce więcej dodatkowe. Właśnie jechała pani jedna z pań. Byliśmy w Rzymie tydzień. Ale tydzień trwała podróż tam i nawet, bo pociągiem. Było 16 wagonów i z każdego województwa był wagon ludzi. I właśnie tam powstała piękna piosenka, którą czasami księdzu śpiewamy, tak żeby mógł przypomnieć. Nie będę jej śpiewać, bo się nie zainformuję dobrze, ale ksiądz Kazik też właśnie takie wspomnienia z Rzymu przywiózł i warto posłuchać. W obecności świętej pamięci Macieja Płażyńskiego, ówczesnego marszałka Sejmu, tak, kiedy było otwarcie rozbudowanej szkoły, jeszcze bez sali gimnastycznej, ksiądz odczytał pierwszy wiersz. Jeśli ksiądz ma okulary, to fajnie byłoby go sobie przypomnieć. Ja bez okularów, no. Dzieciaki pamiętam, nauczyły się też. Dzieci z pierwszej klasy. Ja mam piłkę, on rakietkę. Ja mam lizak, a ona lalę. Ale wszyscy wam mamy prośbę, zbudujcie nam salę. Jestem medalistką wiejskiej olimpiady. W rzucie, w skoku, w biegu. Mam więc 3 medale. Dlatego mam prośbę, zbudujcie nam salę. Rano gimnastyka, a potem zaprawa. Przed południem lekcje, wieczorem zabawa. Latem jest boisko, zielona murawa, a zimą, jak się pytam, zapalisz? Nie, nie ćpam i nie palę. Dlatego was proszę, was błagam, zbudujcie nam salę. Teraz ja wystąpię potem. Jestem tu proboszczem, mam wielką nadwagę.
I kulawy jestem, nie kryję to wcale. Dlatego mam powód i odwagę prosić dla zdrowia tych dzieci, zbudujcie im salę. Ja też byłem młody i sportowcem byłem, ale przyszła starość i mocno uciekłem. Teraz więc w młodzież inwestuję w salę. Proszę więc i błagam, też zainwestujcie, zbudujcie im salę. Te nasze dzieciaki to ambitne biecy. Trenując w pocie czoła, ogromnym zapale, nie przeciętność im w głowie, lecz wielkie sukcesy, wielkie olimpiady, piłkarskie mundiale. Dlatego ze wszech miar słuszną uważam moją prośbę, zbudujcie im salę. Mens sana in corpore sano. Już w starożytności o tym rozprawiano, że gdy ciało zdrowe i ducho w oczy, to największym skarbem człowieka to jego morale. Dlatego dziś do was, kochani gdańszczanie, jako ich duszpasterz kieruję wam do was prośbę, zbudujcie im salę. Pamiętam... Właśnie, to ja napisałam piosenkę, którą dzieci zaśpiewały i pan wójt zadzwonił pierwszy raz w życiu do mnie i dał mi nagrodę właśnie za tą piosenkę. To dzisiaj bardzo dziękuję, bo to już jest naprawdę wiele lat, ale ciągle będę to pamiętać, bo w życiu mnie nikt tak nie wyróżnił, także dziękuję dzisiaj właśnie panie wójcie. Ja myślę, że papież Franciszek by zadzwonił, to jest... Ale to wtedy było wielkie wydarzenie dla mnie. Trudne czasy były, ta nagroda to było coś, co było ale właściwie ten księdza wiersz można by było w tej chwili też jeszcze zaktualizować, on jest właściwie aktualny i jako załącznik do wniosków podłączać to ja w punkcie błędę, inne. Ja błędę, bo do świetlic. Pamiętam, że mówi każdy napisał na 9-lecie. Też, tylko nie ma. Też by bardzo dziękował, na humor tak, na razie troszkę. Nieraz trochę tak przychodzi, taki, jakbyśmy mieszkali Violeta, a myśmy pisali nieraz do Agencji Rolnej Skarbu Państwa, jakieś dotarki na Caritas, czy do agencji, czy do tej Urzędu Marzeckiego, czy do wspomagania wsi Sandry, nie, ale do fundacji wspomagania wsi. Młodzież i dzieci. No tak, właśnie tam kiedyś był warunek, żeby ktoś przyjechał na 3 dni do Koszalina na szkolenie. I nie było kto, no więc to ja pojadę. Pojechałem, oni mówią, było nas 80 z całej Polski. Pierwszy raz przyjechał facet, ksiądz. Wtedy pamiętam, mistrzostwa świata były. No i tam był noc, tylko oczywiście po 3 dni trwało, 3 nocy żeśmy tam spali, ja miałem swój pokój oczywiście. I wtedy, pamiętam, była na niedzielę, tam trzeba by się być, nie? Daleko do kościoła, pojechałem do proboszcza, parę kilometrów, to taki ośrodek wrzasłowy był. I mówię, że jestem księdzem, dokumenty, wszystko. Dał mi całe wyposażenie do kielich, orna, wszystko mi dał. Jechałem do tego ośrodka i mówię, proszę państwa. Macie jednego księdza, jesteście katolikami? Tak. Dobrze. Ja już nie byłem 3 lata w kościele, to będzie czytał lekcje. I tak porozdzielałem rolę. I pamiętam w sobotę o godzinie 10 wieczorem, między meczami, bo mecze były gdzieś tam, nie wiem, na południu świata. Mundial był. Pamiętam, to był 2004 czy 2005 rok. O 10 wieczorem między meczami była przerwa godziny, byłam msza wtedy na korytarzu. Ktoś grał na tym akordeonie, tak był taki gość. No, było bardzo sympatyczne. Potem żeśmy, do dzisiaj mam kontakty z tymi niektórymi ludźmi, którzy piszą na święta, życzenia i tak dalej. Są takie przeżycia, wspomnienia, które... To ja jeszcze też wrócę do 99 roku, kiedy to jechaliśmy z księdzem Kazikiem, ponieważ remontowaliśmy świetlicę, a ciągle nam brakowało na wszystko pieniążków, bo te pieniążki, które pozyskaliśmy od królowej Julianny i Dzieci Wschodu, nam nie wystarczały, więc pojechaliśmy tutaj do przedsiębiorców i wchodziliśmy razem. Ja w ręku trzymałam kronikę, pierwszą naszą kronikę. Ksiądz Kazik zaczynał, a ja jak gdyby prowadziłam dalsze negocjacje i zawsze było tak, że zawsze załatwiliśmy. Także to
dzisiejszych czasach też się nam udaje, ale już nie tak jak wtedy. Pamiętasz, jak się wypaliło? Tak. Miało być poświęcenie. Poświęcenie miało być w domu tego odnowionego Caritasu, szkoły dla starych. I w nocy przed poświęceniem się wypaliło część. Rano przyjechałem, o 5 mnie obudzili, już walczyli, już po południu, przed północy. Przyjechał, patrzę, Justyna zgarniała wodę, pamiętasz? Poświęcenie było, ale przez strażaki. No właśnie. Strażacy zima ostra była, żeśmy chcieli wyciąć taką przerębel w błotku, to okazało się, że lód jest taki gruby, że prawie do dołu sięgnął. Później na środku błotka wtedy pokazała się woda, żeśmy wtedy zaczęli gasić, później już zawodowa przyjechała i... I potem trzeba było znowu odnowić to wszystko. Ale ci przedsiębiorcy, którzy, od których kupowaliśmy, że Państwo Wysoccy, kupiliśmy tam dachówkę, ponieważ się spaliło, to darmo dali materiały. A to ten dach się użyła, także wszystko się udało. Wszystko potem. Takie akcje takie były. No. Takich różnych historii to jest dużo. Ksiądz Kazik kiedyś mi opowiadał, jechał do Bydgoszczy za 5:12 na pocztę, żeby oddać wniosek. To jest. Ty mówię, chłopie, coś ty do Bydgoszczy jechaliśmy. No, że w ten sposób. Była kolejka. Stara się o pieniądze. Siedem gości z tymi wnioskami stało. Nawet nie za 15:12 do zobaczenia, niech pani nie przyjmie tutaj do tej okręgi. Panowie, wszystkich przyjmę i lata będzie chcesz, żeby chwycić. Pamiętam pana Zalisa Kostka, był sołtysem wtedy, robiliśmy akcję pracy innego Floriana. Trzeba też, tak, to, w ostatniej chwili jechaliśmy to do można nazwać było do rajdu, coś takiego jak rajd. Do Słupska. No, w godzinę czasu dojechaliśmy do Słupska. O 15 było 55 minut byliśmy w Słupsku. O 15 było za godzinę przyjechać. Ja byłem nawigatorem, ksiądz kierowcą. Myśmy wchodzili za pięć trzecia po południu, oni zamykali o 3 i potem jeszcze pukali inni, że wnioski nie przyjmujemy, aby o Boże. Gdybyśmy się załapali. Nie. To takie rzeczy, rzeczywiście, to tak człowiek wspomina. Ja się bym wtedy sprawdził. Pan Bóg prowadził, tak? Nawigacja. Był taki młody chłopak. No, pięknie. Jest co wspominać, na pewno. No i ja przede wszystkim tak. Ksiądz, też o was wspominamy, ten okres, kiedy przy szkole było w domu katechetycznym, było to jakby takie złote dziesięciolecie w istnieniu przedszkola. Proboszcz wtedy był nie tylko świętym Mikołajem dla naszych dzieci, ale był takim dobrym duchem, który jak gdyby czuwał cały czas nad naszym przedszkolem, wspierał nas, przywoził dzieciom zabawki, słodycze. Pamiętam czasy, kiedy wspólnie tutaj z siedzącym również sołtysem, byłym sołtysem Kostkiem, budowaliśmy plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu. Proboszcz też pomagał właśnie w pozyskiwaniu sponsorów. Kiedy robiliśmy to piękne wejście z tym płotkiem. Kiedyś to było piękne miejsce, może dzisiaj troszeczkę już podupadło, ale naprawdę to był taki azyl dla naszych dzieci i pracowało się tam no, wspaniale. To jest taki okres właśnie w mojej pracy, który wspominam naprawdę do dzisiaj no, z takim ogromnym wzruszeniem. No, dziękujemy za to. Wtedy, że oj kochane dzieci, a ta kuchnia jaka przedszkolna. Słuchajcie, ja mam szczęście, jakoś panów mnie opiekuje się mną. Do dzisiaj mam życzliwych, które wszyscy tu jesteście, ale jeszcze dużo innych ludzi. I mnie przysłał do mojego proboszcza na serce. Dziękuję. Przyjeżdżałeś i kazali mi wyprawiać, bo można czynić cuda. Masz niesamowitą osobowość i charyzmę, którą właściwie można i budować i pogłębiać i brać z ciebie proboszczu przykład. Z uwagi na to, że twoja przemowa, twoje zaangażowanie, twój no, poczucie jakby i we wszystkim widzisz dobro i nie ma jakby problemu, bo wszystko zawierzasz Bogu i Maryi i to jest ten cały ten twój trud jest doceniony i nie tylko przez mieszkańców, ale przez mieszkańców gminy i ja serdecznie
Dziękuję, że przybyłeś nieraz do Lichnów. Piękne kazanie, aż chciało się posłuchać, zruszyć. Tak. A jeszcze powiem, uwielbiam do proboszcza chodzić też do spowiedzi. Dlaczego? Bo to nie jest króciutko, ale również jest po prostu rozmowa, dialog. Dialog. To nie jest suche. To nie jest, postawa księdza jest naprawdę godna naśladowania i pochwały i oby jak najwięcej takich ludzi w naszej gminie. Pamiętam, jak się umówiłem z księdzem, wtedy proboszczem Ostrowite Ciechocin, Nowe Ostrowite, na spowiedź, gdzieś na jakąś uroczystość kościelną, chciałem być w stanie zmieniającej. Natomiast no, ksiądz zapomniał klucza. No i przed kościółkiem w Ciechocinie. Ja to bardzo musiało nie wyglądać, nie? 30 lat temu to było. Pan premier rozprosperował tę datę i to tam wszystko no, przychodzi na kierownik. Nie? Co to będzie? Młody chłopak przyjechał po studiach. Nazwisko miał Zbigniew Szczepański. Gratulacje. Pamiętam właśnie tę kolędę pierwszą. Kolędę. Coś słyszeliśmy na to. To było takie spotkanie pierwsze. No i potem dalej. Rzucił go na wójtostwo. I dlatego dziękuję bardzo, że mam taki kontakt wspaniały. Całemu urzędowi tutaj. No. Gratuluję, że mają. Tak. Gratuluję, że on tak miał wójta. No i ja tutaj się z panią sekretarzem spotykam się w kościele w Nowej Cerkwi. Bardzo się cieszę, jak się zdarza. I ważne, że mamy tutaj finans ministra. O, parę ministra. Dlatego się cieszę, że właśnie są pani, panowie, są tysi, czy są tysowie, jak to się mówi? Są tysi. Są razem z nami wszyscy tutaj Agra, Ciechocin i Ostrowice. Bo ta współpraca była wspaniała, wspaniała. I wielu rodziny takie wspaniałe. Że pamiętam, cybulscy mi pomagali przy budowie tego domu katolickiego materiałami. Mieli tam znajomości i tak dalej. Czy majerowie, czy właśnie myślarowie. Inne rodziny. Tak samo tutaj Leszczyński, tutaj kolega. Państwo Pacek, czy Wysoccy, Warkowie. Do dzisiaj mam dobre takie jakieś relacje. Wspaniałe, dlatego dziękuję Panu Bogu, że mieszkam w Ciechocinie. Dzięki, bo mam to mieszkanie na parterze i muszę po schodach, bo tam nie ma winy, ale mam przynajmniej jakiś taki komfort, że jest na parterze.